Rozwiążmy nierówność 4x plus 5 jest większe od x kwadrat. Zauważamy, że x najwyższej potędze to jest x do potęgi drugiej, czyli znowu mamy do czynienia z nierównością kwadratową. Pamiętamy, iż aby rozwiązać nierówność kwadratową, wszystkie wyrażenia muszą znaleźć się po jednej stronie. Przenieśmy więc wyrażenie x kwadrat na lewą stronę naszej nierówności. Dostaniemy. 4x plus 5 minus x kwadrat jest większe od 0. W drugim etapie musimy poukładać nasze wyrażenia, zaczynając od najwyższej potęgi. Czyli na pierwszym miejscu znajdzie się wyrażenie minus x kwadrat. Następnie wyrażenie 4x. Zwróćmy uwagę, że czwórka jest liczbą dodatnią. Czyli będziemy mieli plus 4x i wyraz wolny plus 5 jest większe od zera. Aby rozwiązać nierówność kwadratową, musimy znaleźć miejsca zerowe w funkcji znajdującej się po lewej stronie nierówności. Zaczniemy od obliczenia delty. Przypominam, wzór na deltę. Delta równa się b kwadrat. Minus 4ac. Wypiszmy jeszcze nasze współczynniki a, b i c. A wynosi u nas minus 1. B wynosi 4. A c wynosi 5. Podstawmy do naszego wzoru na, na deltę. B wynosi 4, czyli mamy 4 kwadrat. Minus 4 razy minus 1. RAZY 5. Delta równa się 4 do kwadratu jest 16. Uwaga na znaki. Minus razy minus razy plus daje nam plus. 4 razy 1 razy 5 mamy 20, więc delta wynosi 36. Ponieważ delta wyszła nam dodatnia, będziemy mieli dwa rozwiązania naszego równania. To rozwiązanie to x1 oraz x2. Przypominam wzór na x1. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Wzór na x2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Policzmy jeszcze pierwiastek z delty. Ponieważ delta wyszło nam 36... Więc pierwiastek z delty to jest 6. Podstawiamy więc do wzoru na x1 i x2. b wynosiło 4, czyli mamy minus 4, minus 6 przez 2 razy minus 1. To się równa minus 10 przez minus 2, co nam daje 5. A drugie rozwiązanie, to jest minus 4 plus 6 przez 2 razy minus 1, co nam daje 2 przez minus 2, dostajemy minus 1. Otrzymane miejsca zerowe nanosimy na oś liczbową. Na osi zaznaczamy minus 1 i 5. I zastanawiamy się w jaki sposób narysować naszą parabolę. Czy będzie miała ona ramiona skierowane w górę czy w dół? Sprawdzamy współczynnik a, widzimy, że jest on ujemny. W związku z czym ramiona naszej paraboli będą skierowane w dół. Rysujemy parabolę przechodzącą przez nasze miejsca zerowe i ramiona są skierowane w dół. Ponieważ szukamy xów, dla których nasza funkcja będzie przyjmowała wartości Większe od zera, To szukamy na naszym wykresie, który fragment wykresu przyjmuje wartości większe od zera. Przypominam tylko większe, już nierówne 0. Widzimy, że ten fragment przyjmuje wartości większe od zera, ale liczby znajdujące się na osi już nie wchodzą tutaj do naszego rozwiązania. Następnie zaznaczony fragment wykresu rzutujemy na oś x. -ów. I odczytujemy rozwiązanie naszej nierówności. X -y należą do przedziału od minus jedynki do piątki z obu stron otwartego.